Stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i w otłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Chcemy rozważać kolejny owoc działania Ducha Świętego w nas. Dziś to owoc dobroci. Dobroć to jest bardzo ważny owoc działania w nas Ducha Świętego, bardzo ważny owoc życia Bożego w nas. Bo tylko człowiek żyjący w Bogu, żyjący w Duchu Świętym wyda owoc dobroci. Pierwszy owoc działania w nas Ducha Dobroci jest taki, że ja wokół siebie widzę dobro. Zauważam dobro. Bo gdy nie żyję w Duchu, wówczas skupiam się na złu. Bo to jest wynik grzechu pierworodnego. Nam łatwiej jest skupić się na złu niż na dobru. Łatwiej nam jest patrzeć na rzeczywistość, na świat, na nasze życie i zamiast dostrzegać dobro, łatwiej nam jest skupić się na tym, co jest negatywne, na tym, co jest nieprzyjemne. I w tym też pomagają nam kwantyfikatory ogólne, czyli wszystko, zawsze, wszędzie, nigdy.
Ja zawsze staram się o rodzinę, ty nigdy. Tutaj przypomina mi się taka sytuacja, którą opowiadał ksiądz Pawlukiewicz, że przychodzi do niego pewna kobieta, siada na fotelu i zaczyna opowiadać o swojej rodzinie, o problemach z mężem i mówi: bo ja zawsze dbałam o męża, ja zawsze wychodzę pierwsza do rozmowy, ja zawsze przebaczam, on nigdy nie powie mi słowa, on mi nigdy nie powie przepraszam. I wtedy ksiądz Pawlukiewicz jej przerywa i mówi: oj Matko Boża, przepraszam, nie poznałem cię. Bo no, to Matka Boża, to Jezus może mówić: zawsze cię kocham, zawsze ci przebaczam, jestem zawsze dla ciebie. Ale my po ludzku nigdy, właśnie nigdy nie jesteśmy zawsze. Wszędzie. Nigdy, drugi człowiek nigdy. To jest kłamstwo. W moim życiu nie wszystko jest złe, nie wszystko jest nieudane. Nie zawsze mi nic nie wychodzi. Nikt mnie nie lubi, zawsze jestem najgorszy. Ktoś kiedyś na mnie uczynił mi coś złego. Pamiętamy to długie lata. Łatwiej nam jest pamiętać jakieś zło, niż przebaczyć, niż nie pamiętać. Często nie pamiętamy dobra, jakie nas spotkało, ktoś nam coś dobrego powiedział, spotkaliśmy się z kimś, to było miłe spotkanie. Natomiast pamiętamy, jak ktoś nas znieważył, ktoś powiedział nam coś nieszczerze. Jakoś trwa relacja i teraz jakaś jedna sytuacja może spowodować, że cała ta sytuacja będzie, rozleci się. W naszym życiu łatwiej nam się skupiać na tym, co złe. Częściej się na tym skupiamy. Dlatego mówią o nas Polakach, że lubimy narzekać, że to takie polskie narzekanie. Często jak się spotkamy gdzieś, no to jakie są rozmowy, co tam słychać, po kolędzie to tak jest często. A, no proszę księdza, no tutaj nie za dobrze, tu źle, tutaj. Rzadko kiedy spotykamy ludzi takich, jesteśmy tacy także, ale często tak jest. A, proszę księdza, a... Zło, łatwo nam się skupiać na tym, co złe. Jak mało chwalimy się nawzajem. Żona męża, mąż żonę, rodzice dzieci. Dobrze to zrobiłeś. Widzieć dobro w tych małych rzeczach, aspektach. Ja nieraz mówię, jak ktoś przychodzi do mnie z takim problemem w małżeństwie, żona mówi, że tak jakoś nie dogaduje się z mężem. Ta miłość jakoś wygasa, nie wiadomo, co zrobić. Boi się, czy to się nie rozpadnie. Ja mówię, proszę zacząć za coś pochwalić męża. Często słyszę, ale za co? Nie ma za co. Za cokolwiek. Powiedzieć, o fajnie, że jesteś, wróciłeś z pracy. Zobaczyć jakieś dobro, zobaczyć jakiś mały, dobry gest. To jest właśnie owoc życia w duchu. Widzieć dobro w drugim człowieku. Często jest też tak, że zło jakiejś jednostki wpływa na patrzenie na ogół. W drugą stronę jakoś tak nie jest. To jest... Nawet widzimy dzisiaj na Kościół, mówi się o jakimś jednym, dwóch księżach, którzy są źli, o kilku. I często rzucamy ten obraz na całość. Oczywiście nie negujemy tego konkretnego, indywidualnego zła, ale nie rzucajmy na całość opinii, że już wszyscy są źli. No właśnie, zawsze wszyscy byli źli. Nawet dana osoba, dana konkretna jednostka popełni jakieś zło, bo on był zawsze zły. No nie zawsze był zły. To jest jakaś część, która jest w nim zła. To jakoś się rodziło to zło, które się dzisiaj wyszło na jaw. Oczywiście, ono było jakimś procesem. No ale nie bierzmy części za całość. Człowiek żyjący z ducha będzie widział dobro wokół siebie, nadzieję, miłość, dobre słowo. I tego nam bardzo potrzeba, takiej nadziei, takiego spojrzenia optymistycznego. Jezus modli się, uświęć ich w prawdzie. Uświęć ich w prawdzie, to słyszymy w dzisiejszej modlitwie arcykapłańskiej. Uświęć ich w prawdzie, to znaczy nie tylko widzieć optymizm, są też tacy ludzie, którzy tylko nie, dobrze, wszystko w porządku, fajnie, świetnie, cool, nie mamy problemów. Ja to nie mam problemów, ja nie mam grzechów. No są też tacy, to jest kolejna skrajność. Bo uświęć ich w prawdzie, to znaczy niech widzą całą prawdę. Niech widzą słońce na niebie, ale są też chmury. Niech widzą życie, choć także śmierć się panoszy. Niech widzą łaskę, choć pojawia się grzech. Widzieć prawdziwie, żyć w prawdzie, to dobrze oceniać, widzieć dobro i zło, a dążyć do dobra. To jest ważne. Uświęć ich w prawdzie, to znaczy niech widzą tak, jak jest w swoim życiu, wady, zalety. Widzą cnoty, widzę też upadki. To jest równowaga w życiu człowieka. Ale niech uświęć ich w prawdzie, żeby dążyli do dobra. Jezus dalej mówi, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
Ustrzeż ich od złego, ale zostają w świecie. Po co? Ty ich strzeż, żeby nie czynili zła, żeby zło ich nie spotykało, żeby uczniowie rzeczywiście byli święci, ale zostawiam ich na świecie. Po co nas Jezus zostawia na świecie? Bo chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, żeby unikać zła, albo żeby nie zrobić czegoś złego, żeby nie zgrzeszyć. To jest za mało. Chrześcijaństwo polega na tym, że ja czynię dobro, że niosę dobro, niosę miłosierdzie. Nie chodzi tylko, żeby czegoś nie zrobić. Chodzi o to, żeby zrobić dobro, bo to jest świętość. Byśmy czynili dobro. Unikać zła, unikać grzechu, walczyć z grzechem. Ale to jest za mało. Potrzeba więcej. Potrzeba wyjść z dobrem. Byśmy kochali tak jak Bóg. Tylko Bóg jest dobry, mówi Jezus do bogatego młodzieńca. Ale pyta go, chcesz osiągnąć życie wieczne? To przestrzegaj przykazań, unikaj zła. Ale jak chcesz być doskonały, to idź, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a później pójdź za mną. Właśnie czyń dobro, dawaj siebie, bądź jak Bóg w swoim myśleniu, patrzeniu, słuchaniu. Ja im przekazałem swoje słowo, mówi Jezus. Bądźmy słowem Boga w świecie. To jest ważne. Papież Franciszek w Lumen Fidei pisze o tym, że wiara to jest patrzenie tak, jak patrzy Bóg, patrzenie oczami Boga. Można powiedzieć więcej. Wiara, życie w prawdzie, to jest słuchanie tak, jak słucha Bóg. To jest widzenie, jak widzi Bóg. To jest czucie tak, jak czuje Bóg. To jest postrzeganie rzeczywistości tak, jak ją postrzega Bóg. To jest bycie w tym świecie na tyle, na ile po ludzku umiemy odwzorować w sobie bycie Boga. I to jest życie chrześcijanina. Czynić dobro, bo Bóg jest dobry. Abyśmy będąc na tym świecie żyli jakby w niebie. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata, mówi Jezus. Ten list do Diogneta, który opisuje życie chrześcijan w świecie. Tak jak dusza w ciele, tak chrześcijanin w świecie. Żyje, daje świadectwo. Żyją na tym świecie, ale są jakby pielgrzymami, nie z tego świata. Są niby tacy sami, ale jednak zupełnie inni. Kochać, gdy mnie nienawidzą, błogosławić, gdy mi złorzeczą, dawać, gdy mi zabierają, przebaczać, gdy mnie obrażają. Wtedy trwamy w tym imieniu Boga, w dobroci. Widzimy dobro, dlatego umiemy przebaczać, jak to już rozważaliśmy. Widzimy prawdę, widzimy więcej i za tą prawdą idziemy i chcemy żyć jak Bóg, czyniąc dobro. Święty Paweł powie, zło dobrem zwyciężaj. To jest wielkie zadanie dla nas, bardzo trudne. Dlatego prosimy Duchu Święty, przyjdź z owocem dobroci w nas, byśmy widzieli to dobro, byśmy żyli tym dobrem i dawali to dobro drugiemu człowiekowi. Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zbawienia i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.
Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy nikt od Twojej miłości nie odłączył, aby nie odłączyło nas utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz, iż znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.